Szanowni Państwo, jesteśmy przy druku 1603. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 1603. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1603 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Jest to skarga na działanie prezydenta miasta Krakowa. Druk 1603. Referuje pan Adam Migdał. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jest to skarga, uznaje się za niezasadną skargę na nieprawidłowości w działaniu prezydenta w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze. Państwo mają tam w pełni uzasadnienie i wyjaśnienie udzielone w tym uzasadnieniu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś prezentacje innych komisji? Nie widzę. Opinia prezydenta nie ma. Stanowiska klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie druku 1603? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 33 ust. 1 punktu Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w trybie głosowań. Bardzo dziękuję.